co oni? Słucham. No czy ty wiesz, tak mi żal Kazika. Ale no, którego? A tego od Izabel. Izabel, mon amour. Pamiętasz, tak, tą wielką miłość. Wielka miłość. Ty wiesz, że on o mało nie trafił za kratki. Jak? Nasz Kazimierz, nasz, premier był. Nasz Kazimierz, słuchaj. Ulubieniec Kaczyńskiego? Tak, sąd wydał wyrok. W jakiej sprawie? W sprawie tego, że on tej Izabel alimentów nie płacił. A za co ma płacić? A on jej płaci za krzywdę, jaką jej wyrządził. Jaką krzywdę? Słuchaj, miała premiera za męża. Jeździła, Londyn, wiesz, Osaka, Fromborg. No, fantastycznie było. Ma, no, o co chodzi? No, o co chodzi? Dlaczego kara? Ale jej się życie pogorszyło, jak on ją opuścił. No bo ona miała wszystko właśnie. Miała Wenecję, Londyn, ślub w Barcelonie. No. Ale odszedł Marcinkiewicz i ona nic nie miała. Książkę próbowała napisać. I co, nie wyszło? Nie wyszło. Z poezją, pamiętasz, ona wiersze mu no, piękne cytowała, nie wyszło. Co ma Kazik wspólnego z jej, wiesz, książkami? Bo Antoni, ty jesteś nie na bieżąco. Ja jestem mężczyzną i bronię Kazika. Ale ja ci tylko powiem, że... Bronię Kazika. Ale ta opera mydlana polega na tym, że ona stuknęła w barierkę i rączkę ma uszkodzoną. A co miała stuknąć? Jechała, to stuknęła w barierkę. I ona nie może pracować. I sąd powiedział, płacić ma jej Marcinkiewicz 4,5 tysiąca miesięcznie. Seksizm, jeszcze raz seksizm. A on nie płacił i słuchaj, ma pół roku ograniczenia wolności. Ja przerwę ci ten twój monolog, ponieważ uważam, że Kaziu jest w porządku, a to ona powinna roboty społeczne wykonać, bo Kaziu był politykiem, ona mu złamała karierę i teraz co ten Kazik? On może, wiesz co, kochanie, powiem ci na koniec, on może napisać piękny scenariusz, mieli tam dynastię, można napisać piękny scenariusz, Kaziu to zrobi fantastycznie i w telewizji to poleci jak Matysiakowie, wiesz, to będzie to fantastyczne, jak klan, jak tam M jak miłość, czy K jak Kazik, wiesz. I tego bym się trzymał, to bym radził, a nie jęczał tak jak ty, o Jezu, chciałeś zapłacić. Ona mu złamała karierę. Koniec, kropka. Nic więcej nie będziemy mówili na ten temat.